Cześć, jestem Kira i witam Was w pierwszym odcinku Komendowych Inspiracji. W tej serii będę pokazywał Wam, jak zrobić różne ciekawe rzeczy za pomocą komend. Jeżeli macie jakieś ciekawe pomysły, to piszcie śmiało w komentarzach. Najciekawsze z nich wybiorę i pojawią się na filmie. A w dzisiejszym odcinku... Jak zrobić jetpack? Pamiętajcie, że wszystkie komendy, które będą pojawiać się na filmach, macie w opisie. A więc na sam początek musimy zrobić scoreboard, który będzie sprawdzał, czy gracz kuca. A więc tworzymy go komendą scoreboard objectives add i jet to jest nazwa naszego scoreboardu, a później jako kryterium dajemy Minecraft custom Minecraft sneak time. I teraz za każdym razem, gdy kucniemy, to będzie naliczać nam punkty do tego scoreboardu. A więc przechodzimy dalej. Drugą komendą będziemy sprawdzać, czy gracz ma na sobie założoną żelazną zbroję. W tym przypadku użyjemy do tego komendy execute, a więc execute if entity i teraz dajemy NBT tag. OPP oznacza, że chodzi nam o najbliższego gracza. I teraz inventory, czyli w ekwipunku, ID, czyli Minecraft Iron Chestplate, chodzi nam tutaj o żelazną zbroję i w slocie 102B, czyli w slot 102B oznacza miejsce, w którym zakładamy na pierśnik. I ustawiamy ten command block jako powtarzający i zawsze aktywny. I on będzie nam sprawdzał, czy gracz ma założone na sobie żelazną zbroję, która posłuży nam jako jetpack. Następną komendą będziemy dawać lewitację każdemu graczowi, który ma wynik w scoreboardzie jet 1 lub wyższy. Następną komendą dajemy każdemu graczowi efekt Particle Flame, który będzie imitował takie czerwone, ładne płomienie pod jetpackiem. Kolejną komendą będzie danie każdemu graczowi Jump Boosta, aby podczas latania, gdy nagle wyłączymy jetpacka i będziemy spadać, to żebyśmy nie dostali obrażeń od upadku. Następnie usuwamy efekt lewitacji każdemu graczowi, który ma scoreboard jet równy 0, czyli każdy gracz, który akurat nie kuca, będzie miał tą lewitację usuwaną. I na sam koniec każdemu graczowi, który ma scoreboard jet ustawiony na 1, ustawiamy go na 0 i to wszystko. A więc przechodzimy do testów i będziemy sprawdzać teraz, czy nasz jetpack działa, więc zakładamy go na siebie i przytrzymując shift powinniśmy lecieć w górę. Jak widać, wszystko się zgadza, mamy ładny efekt pod sobą. Myślę, że jetpack wygląda bardzo fajnie i przyda wam się jako gadżet w waszych mapkach. A teraz może spróbujmy przelecieć na tamtą wysepkę. A więc na dziś to będzie tyle. Jeżeli macie jakieś ciekawe pomysły na film lub pytania, to piszcie w komentarzach. A ja już się będę z wami żegnał, widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia, cześć!